Witam wszystkich ponownie, tutaj Shehard i kontynuujemy grę The Lord of the Rings Total War, znaną też jako Władca Pierścieni, Wojna Totalna. Tak, w tej turze teraz musimy zrobić oblężenie jedno, to na 100%. Może od razu je zróbmy, bez jakichś zbędnych, tutaj, z krasnoludami. Zaatakujmy ich, bo przyjdą posiłki i wtedy będzie nieciekawie, a to są tylko dwaj minersi. Tak, zaatakujemy ich. Okej, rozegramy to na mapie bitewnej i zaatakujemy w nocy, będziemy mieli więcej doświadczenia. Ja ściszę troszkę muzyczkę? Okej. I atakujemy! Okej, po mojej lewicy herbatka dochodzi do siebie, jest gorąca. Okej. Cytat Galadrieli. I Eomer na swoim rumaku. Dziękuję, Gro, że się wczytałaś w końcu. Może poczekajmy jeszcze trochę. O! Niech będzie. I zaatakujemy ich z gór. Z góry. Teraz w lewo. O! I tutaj dróżka jest stąd. Robimy szyk tak jak zwykle, czyli najpierw ci, którzy nie miotają. Ustawcie mi się tak, później tworzycie jedną grupę, później łucznicy, oprócz kawalerzysty. Ustawcie się. Nie uciekajcie, zwarty szyk. Okej, podwójnie, może trochę wyżej tutaj, żeby nie strzelać w swoich. Tworzycie drugą grupę, a kawalerzyści tutaj bez uciekania. Zaczynamy. Oni sobie tutaj podjadą. Oni podchodzą czy uciekają? Uciekają. Więc my podejdziemy. Tutaj. Okej. Maszerować ku chwale elfów. Ku chwale elfów wysokiego rodu. Najlepsza broń. Kawalerzyści. I minerci, czyli górnicy, tak. Z kilofami. Okej, może podejdźmy trochę bliżej. Oni tutaj podchodzą, podejdziemy nim tutaj. Tak, podejdziemy ogólnie. Łucznicy ustawią się tutaj. Może zrobię tak od razu. Troszkę bliżej. Tutaj. Łucznicy. Ustawcie się troszkę wyżej. Tutaj. Kawalerzysta. Tutaj. Może troszkę przyspieszmy. Znaczy, na automatycznie w bitwie na pewno mielibyśmy jakieś straty. Ja chcę poprowadzić tą bitwę tak, abyśmy ich nie doznali. Czy to nam się uda? Mam nadzieję, że tak. Okej. Oni już wychodzą, czyli już wiemy, że się nam nie uda. Ta grupa niech idzie. Łucznicy niech się zatrzymają i strzelają. Okej, dacie radę? Tak, dacie radę. Więc strzelajcie. Dobra, będziemy mieli straty, bo nie wszyscy nadchodzą naraz. Nie rozegrało się to tak jak chciałem, ale cóż. Dwóch. Pięknie. Teraz właśnie elfy strzelają w naszych, bo jesteśmy tutaj pod górę. Ustawcie się tak, a wy
wszyscy. Ty tutaj okrąż. Ty strzelaj w tych. Okej. Nie mogą się wycofać. I tutaj ich otoczcie. Ci są nordorscy miecznicy są najładniej wyglądają, przynajmniej dla mnie. Okej, skok, chcę tutaj rozporządzić ich. Wy już zacznijcie strzelać. A ty... Ty w sumie podejdź troszkę bliżej. I teraz zacznij strzelać. Okej. Teraz ich troszkę więcej ginie. Róg. Walka! Niech wasze miecze i włócznie zasmakują krasnoludzkiej krwi. Ilu ich tu jest? 6. Uciekajcie, bo dostaniecie i tak. Nie nawiązujcie walkę. Tutaj nie zobaczyłem ich. Tutaj biegną. Zabiliśmy im generała, dowódcę. I teraz koniec bitwy. Tak, koniec bitwy. Straciliśmy jednego z ich ręki, a z naszej straciliśmy chyba 3. Coś takiego. Kontynuujemy. Też nie kontynuujemy, tylko... Dobra. Mniejsza. Look for your friends, but do not trust to hold. It has forsaken this lands. Eomer. Okej. Numakile. Pola Pelenoru. Będziemy okupować osadę. Nie będziemy ich tutaj ani masakrować ludność, ani nic. Tylko okupacja. Okej. O, i tak możemy tylko okupować. Okupacja i tutaj tak. Coś mi się tutaj nie podobacie, co? Tego nie będziemy naprawiać, bo jak można naprawić ruiny? Tutaj kusi to, że 20% do prawa i 2% do jednostek do rekrutacji, ale ten budynek nie może być naprawiony. Zniżymy wam podatki może. O, przybywajcie do tej osady. Tutaj... Czy może byśmy ich ścigali, co? Bo w sumie... Wyjdźcie wszyscy. Tutaj. I teraz zostawimy wam... Kogo byśmy im tutaj zostawili? Może was. Okej, wow. Teraz 115, normalne podatki, stoicie. No to dajmy wam niskie. I zaatakujemy od razu krasnoludów tutaj. Dogońcie ich. To też rozegramy, bo tutaj 8-3, ale i tak byśmy stracili, a nie chcę, ja chcę nic stracić. Oczywiście w nocy. I rozegramy na mapie bitewnej. Też się ostatnio zastanawiałem nad tymi wolnymi ludami Eriadoru. Ja nie chcę z nimi prowadzić wojny, ale jeżeli my tutaj zlikwidujemy krasnoludów, będziemy tam prowadzić ekspansję w górach mglistych, z Dunlandem będziemy walczyć, to zamkniemy wolne ludy Eriadorów w takie kółko i będą mieli tylko nas za sąsiadów, wtedy na pewno nas zaatakują. Trzeba się nad tym zastanowić w późniejszym etapie. Jednakże teraz najpierw ustawimy sobie ich w szyku takim. A, jeszcze ty. O. Przed... tworzycie jedną grupę.
przed wami miotające jednostki. Tylko on. O, dobra, nie cofujecie się. I ustawiamy ich w miarę blisko. Kawalerzysta tutaj. Zapomniałem o kimś? Nie. Oczywiście łucznicy też twórzcie jedną grupę. Grupę drugą. I rozpoczynamy. Okej, oni się ustawili tak wysoko, co? Mhm. Podjedziemy kawalerzystami i... podejdziemy sobie troszkę. Załóżmy, że na razie podejdziemy tutaj. O, przyspieszymy czas. No, chodźcie, chodźcie. Okej, mają miotacze toporów. Minersów. A tutaj na górze? Aha, takich toporników, co? Teraz za nas wszystkich gdzieś tutaj. Kurczę, myślałem, że już tu jakieś jeziorko jest, a tu śnieg. Chodźcie, chodźcie, nie bójcie się. Okej, najbardziej bać się możemy tych miotających, co? Okej, stop, 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 stop. Oni już podchodzą. Łucznicy... zatrzymać się. Wy. Okej, wy dojdźcie. A kawalerzyści niech pojadą tędy. Zróbcie tak, żeby strzelać do tych. Też troszkę zrobimy tutaj modyfikację, że tak, wy trzej strzelacie do minersów nadbiegających, wy dwaj do tych miotaczy. Okay. Twarde bestie są z nich. Arena. Nabierz tempa. Tych strzelaj. Kurczę, nic, nikt z nich nie zginął. Uciekajcie. Też. Teraz wy na nich nabiegnijcie. I wy. A wy dwaj. Tutaj. Wy sobie już nie biegnijcie, tylko idźcie. Uciekliście, idźcie tędy i strzelajcie w tej ogólnie. Zróbcie na nich kawalerią szarżę. Okej, teraz się szybko wycofajcie. Teraz zrobimy szarżę na minersów. Wycofajcie. Wy strzelajcie w nich. O nie, to są! Czekajcie, czekajcie. To są krasnoludy miotające. I to też są krasnoludy miotające. Ojejku, pomyliliśmy się. Myślałem, że to są te starczownicy. A tu jednak nie. Okej, tutaj się wycofują. Więc od razu atakujcie ich. Kawalerzysto, gdzie jesteś tutaj? Nie strzelać. Biegnijcie tutaj.
Okej, mam nadzieję, że ta szarża i w nich złamie jakąś ducha. Okej, jednak nie. Twarde bestie są takie. Okrążyć ich. Wykorzystajmy łuczników do walki. Ile ich tutaj zostało? Krasna leje tutaj. 8. I teraz od tyłu. Kawaleria, zróbcie szarżę od razu. Róg. Okej, okay, tutaj już nie mają szans. Trzech zostało. Teraz kawaleria się wycofa. Zostało ich trzech. Może kawalerią uda nam się ich szarżą. Okej, okay, szarża zmiotła dwóch. Został jeszcze jeden, pewnie generał czy kapitan. Gdzieś ty się uchował? O, jesteś. O kurczę, jeszcze powala moich. A to nie jest ich dowódca. Teraz szybciutko posiłki dotąd. A tak biegiem. Łucznicy może sobie go odpuścić. A, jeszcze został. Zobaczcie. Okej, okay, zginął im kapitan. I walka wygrana. Ale my kontynuujemy i mieli ich... Okej. Okay. Okej, okay, wygraliśmy. Jakie miał na imię? Hamar. Tyle? Ktoś jeszcze? Okej. Okay. Straciliśmy 76. Oni nam... a zabiliśmy im... Nie! Oni nam zabili 26, my im się zabiliśmy 76. Okej. Okay. Captain Faramir, you have shown your quality, sir, the very highest. Some wise to Faramir. Highest, Jezu. Mam nadzieję, że krasnoludy w tym swoim ostatnim mieście tutaj nie mają zbyt wielu sił. Jeśli by mieli, to to by było smutne. Smutna minka. I fajnie byłoby, gdyby na przykład nasz kapitan dostał, ten dowódca dostał na przykład jakąś taką cechę pogromca krasnoludów, coś takiego. Círdan. Nie ma czegoś takiego. Tutaj przynajmniej on. I oni są gdzieś tutaj. O. Okej, nie będziemy tu nic budować. O, ta osada nam przynosi pieniążki ładnie. Coś byśmy wam wybudowali, czy nie? To nie jest potrzebne. Kurczę, do... tego to trade, tak? Handlu, ale tutaj nam po drogach jakoś nie widzę, żeby... nam ktoś jechał. To nic. Nic, tutaj są tylko budynki takie typowo wojskowe. Tak samo, co? Okej, dajcie mi dyplomatę, który jest tutaj. No, gro. Mi się, co? Okej, dyplomatą idziemy przed siebie do Dale. I jeśli zdobędziemy tą osadę, pójdziemy do krasnoludów i powiemy wstrzymaj ogień. Może się zgodzą. Aha, oblegamy tu tą osadę, co? Możemy już wyjść i ich zaatakować? Nope. W następnej turze. Mam nadzieję, że im nie doda dużo jednostek. To by było smutne. Czemu, Rivendell, przynosisz nam takie straty, co? Ty tutaj powinieneś opływać w bogactwa.
Bardzo duże podatki. Może być. Tutaj też. Ta osada. Okej, tu się łucznicy kotują. Pysznie. Chyba wszystko. Jednakże zapiszę. A sobie zaraz kichnę. Okej, dobra. Zapiszemy na... SH. Niech będzie. Zapisz. Dobra, mniejsza. Ty tutaj... dojdź do portu, gdyby jacyś piraci tutaj przypłynęli. Okej. Koniec tury. Zobaczymy, jak tutaj się rozegra. Bez jaj. Patrzcie, ile oni dostali ludzi. Co to do cholery jasnej ma być? No Boże, no. To jest kpina, oni mieli 3 tutaj. No pewnie. Chcielibyście, co? To nie wiem, co ta armia ma tutaj robić, skoro tak chcecie. Aj, ludziska, ludziska. Ta gra jest tak niesprawiedliwa. A gdyby tak te skrypty dezaktywować, albo co? Bo do jasnej cholery. No, spróbujmy, czekajcie. No. No, gdybym dał auto, zacilibyśmy 135 ludzi. Nie mamy armii, tak? Nie mamy armii. Nie mamy. Dobra, ja to ludziska, ja to rozegram. Nie wiem, czy jakichś kodów nie będziemy używać za niedługo. Albo zrobię coś takiego, że... A to by było kombinowania. Zrobiłbym tak, że... Tą bitwę, którą miałbym teraz tutaj rozegrać, rozegrałbym na... mapie bitewnej, czyli wychodziłbym z kampanii i nagrywał na własnej bitwie i bym dawał takie same jednostki i bym to robił. I to jest chyba klucz do rozwiązania. Później dawałbym automatyczne zwycięstwo na cheatach i usuwał jednostki, które straciłbym na tych bitwach. To by było takie sprawiedliwe. Dezaktywuj te krypty! Bo no kurde, błagam was. Jeszcze tych goblinów im dali. Dobra, zrobimy tak. Ja teraz wracam, ja to na bitwie, mapie bitewnej rozegram, więc poczekajcie chwilkę. I okej, jestem z powrotem i zrobiłem coś takiego. Mieliśmy tam Glorfindela. To jest Eledan, to jest Eliohir, ponieważ ich tutaj nie ma. I oni bardziej by mieli takie jednostki z tych wszystkich. Bo to byli łucznicy. Mieliśmy tak, 3 takich łuczników, 2 łuczników, takiego i miecznika, ale nie takiego, tylko takiego. Okej. A im daliśmy tą armię początkową, którą mieli w garnizonie. Czyli tak, to będzie ich dowódca, łucznik i łucznik. I rozegramy taką bitwę. Weźmiemy taran, 1. Tak jak rekrutowaliśmy i zrobimy taką bitwę. Rozegramy ją tutaj. Rozegramy ją tutaj, a następnie damy automatyczne zwycięstwo na kodach i usunę jednostki. Usunę po prostu tyle ludzi, ile tutaj straciłem.
i zobaczymy ile, jak. I zobaczymy po prostu jak to wyjdzie, będziemy tak robić te bitwy. Tutaj na Custom Battles jest też różne takie, nie wiem, Minas Tirith i coś takiego, więc spokojnie tutaj możemy robić bitwy, jeśli komputer chciałby nas oszukać. No, więc myślę, że ten problem już chyba został rozwiązany. Dałem im port z orkowymi tymi, orkową kulturą. I oni właśnie, no kurczę, to jest najsprawiedliwsze. Nie ma, kurczę, nie ma co się tutaj kłócić o to. Ustawimy taran tutaj. Taran korzystamy z... taran skorzystamy w ostateczności. Wybijemy ich za pomocą orków. Chamstwo w państwie, jak to się mówi. Żeby takie rzeczy robić. Chciałbym wymyślić w ogóle takie skrypty, ja nie wiem. No, no i rozwalajcie sobie spokojnie. Mhm. Staram na razie... Nie. Trochę go podciągniemy. Tak będziemy robić, jeżeli będziemy czuli się oszukani. Trochę podejdźcie. Okej, tylko teraz dwóch może strzelać. Więc podejdziemy jeszcze bliżej. Tak, i tutaj będziemy. To jest najbardziej fair. Okej, teraz tak, wy dwaj strzelajcie w... O właśnie, w tych. Wy już od razu jedźcie dobijać się do bramy. Nie, stop, ludzie, o. Jeżeli nie możecie, to nie podchodźcie. Jeżeli nie możecie mi strzelić, to nie podchodźcie aż tak. Teraz wszystkich wam prosił, wszystkich prosiłbym o strzelanie w łuczników. Okej, oni już tutaj wyginęli. No, pięciu. Teraz wy podejdźcie troszkę bliżej. I od razu łucznicy też. Strzelajcie w nich. No, giną jak muchy. No, i zrobimy tę bitwę bez strat. A to kto? Ty tutaj być. I stąd strzelaj. Sześć, pięć, dwa, jeden. No. I bitwa wygrana. Okej, to ja przerywam nagrywanie i wracamy do kampanii. Do matwidy. No to zaraz. Jestem z powrotem. Witam. I teraz zrobimy coś taki myk. Zaatakujemy ich. I auto-win. Auto-win. Ale... auto...
Ataker, okej. 45 ludzi traciliśmy. Jezu. Traciliśmy ludzi. Ale za to dodamy sobie do kasy za tych ludzi. 40 ludzi to są tak jakby dwa oddziały, tak? Tak. Ile kosztuje jeden oddział? Nie chcę tutaj oszukiwać naprawdę. 400. Więc dodamy sobie 800. I teraz się nam wszystko zgadza. O, Rivendell przynosi nawet mniejsze te... Brawo, brawo. Dołączamy te dwie jednostki. Naprawiamy tutaj to i to. Niskie podatki, a i tak będą się buntować. Coś byśmy tutaj zrekrutowali. 4-3 tury to. I tak, tutaj nie ma już nic do roboty, że tak powiem. Tutaj nie. Nasz dyplomata, ruszaliśmy się nim? Tak. Po tej stronie... Okej. Zapiszemy i następna tura. Tutaj wydawałbym chętnie te pieniądze, ale tutaj budynki gospodarcze nie ma. Pustka budynków gospodarczych, zero farm, zero wszystkiego. Nie ma tego. Po prostu usunęli to. I teraz z czego nasza osada czerpie korzyści? No właśnie, nie wiem. Sam nawet nie wiem, z czego nasza osada bierze korzyści. Z tego, że jest. I tam jest ludność pewnie z tego. Okej, sytuacja tutaj nadal się nie uspokoiła. Być może dlatego, że jest tutaj tak, jak jest, ci ludzie. Teraz dodamy sobie tak. 35. Teraz dodam sobie tego. Tego. Może to wina tych dowódców, co? No już wszystkich. Nie, to nie wina dowódców. Aha. Subcio. Tutaj czekamy na tych. Okej, rekrutujcie się tutaj. Jeszcze. Jeszcze! O, fajnie. To dlatego było na plusie. Tutaj też się rekrutujcie. Dyplomata. Okej, idź przed siebie. A tutaj... idziemy do krasnoludów, którzy są tutaj. W następnej turze zaatakujemy ich. I tyle, to jest koniec tej tury. Koniec tury, no bo co? Jeszcze zobaczyłbym na... ten raport słupkowy. Na orków. No. No właśnie. Wojskowo przewyższają nas. Okej, fajnie. I wy... atakujecie. Tak, to nie jest neutralna frakcja. Tak. O, no. Jest, jest git. I tu mają właśnie tych gości. Total defense 21 obrony, ludziska. 21 obrony. Skubańce. Ty pójdziesz tędy. I odwiedzimy od razu elfy, bo jestem ciekaw, czy orkowie ich najechali. Bo orkowie, jeżeli bez naszego... wsparcia, czyli jeżeli my nie zaatakujemy tych orków, nie będziemy prowadzić agresywnej ekspansji, elfowie, czyli Galadrimowie, po tamtej stronie, w Lorien,
nie mają najmniejszych szans. I tych dwóch znowu wysyłamy. Tylko szkoda, że na przykład, że nie mogę sobie zbudować mostek tutaj, teraz niech cholery, i nie traciłbym dwóch tur. Okej, tu się rekrutuje, spokojnie. Dołączymy może jednostki, co? Tutaj. I te dwie zostaną, jak się będziemy szli. Tak. Teraz wy. Dobra, ale to rozegram już w następnym odcinku, więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Cześć, na razie, trzymajcie się.